Cześć, witajcie na Tech Klubie Kielce. Tech Kluby to inicjatywa polsko-amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowana w Polsce przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i lokalnie przez koordynatorów takich jak ja. To może na początek zapytam, czy mnie w ogóle słychać i widać, abyście mogli dać znać w komentarzach. Zdaje się, że wszystko gra, więc wędrujemy sobie dalej. Dzisiejsze spotkanie będzie dotyczyło mediów społecznościowych. To jeden z tych tematów, który cieszył się największą popularnością w trakcie naszych spotkań na żywo. Oczywiście z przyczyn oczywistych nie jesteśmy się w stanie spotkać na żywo, stąd też taka, a nie inna formuła. Media społecznościowe to również jeden z najbardziej trendy tematów obecnie. Kiedy to właśnie firmy, które praktycznie nie istniały w mediach społecznościowych, bądź też nie dbały o to, żeby mieć aplikację na komórkę albo dobrze prowadzony profil na Facebooku, no w tym momencie na szybko musiały o to wszystko zadbać, nadrobić te błędy, które gdzieś tam się pojawiały. Ale dzisiaj w tym temacie troszeczkę więcej. Jak zwykle mamy dwóch prelegentów. Pierwszym z nich jest Artur Kurasiński, który ma ogromne doświadczenie i wiedzę na temat startupów, na temat mediów społecznościowych. Będzie z nami również Oskar Rak, który miał okazję też pojawić się w Kielcach, specjalista do spraw tworzenia kontentu na potrzeby między innymi właśnie mediów społecznościowych. Nasze spotkanie jest nagrywane, będzie dostępne publicznie oczywiście na Facebooku, więc można będzie w każdym momencie wrócić do poszczególnych slajdów czy słów, które właśnie tutaj przekazują nasi prelegenci. Będzie również dostępne na YouTubie sektora 3.0 czy też na stronie internetowej techklub.pl. Co ważne, zachęcamy Was do zadawania pytań. Z przyczyn technicznych na te pytania będziemy się starać odpowiadać w momencie, kiedy dany prelegent zakończy swoją prezentację, więc po 30 minutach prezentacji przyjdzie pora na pytania. Niemniej jednak te pytania na bieżąco oczywiście zostawiajcie. Tyle tytułem wstępu. Ja już teraz zapraszam Artura Kurasińskiego, który przedstawi swoją prezentację. Witaj, Arturze. Cześć, dzień dobry. To w takim razie 15, czy 30, 45 minut. 30 na początek plus potem pytanie. Dobrze, dobra, to postaram się w takim razie zmieścić w ustalonym czasie. Słuchajcie, witam Was bardzo serdecznie. To jest moje pierwsze po długim czasie spotkanie z kimkolwiek, kto nie jest rodziną, tudzież osobą, która do mnie dzwoni za pomocą różnych mediów społecznościowych, no bo tak jak podejrzewam wy, tak samo ja nadal jestem domownikiem, bardzo rzadko wychodzę i myślę, że to jeszcze zostanie przez pewien czas. Więc witajcie w ciężkich czasach. Parę miesięcy temu pewno byśmy się śmiali z takiego rozwiązania czy z takich wieszczących apokaliptycznych przesłań, ale żyjemy, gdzie teraz żyjemy, każdy z nas musi robić to, co robi w taki, a nie inny sposób. I o tym bym chciał z Wami dzisiaj porozmawiać, tudzież Wam o tym opowiedzieć. Od razu uprzedzę, że moja prezentacja nie będzie polegała na tym, że będę Wam mówił, jak tworzyć profil na Facebooku albo reklamy na Instagramie. Wybaczcie mi, ale niech się tym zajmują specjaliści. Ja chciałbym z Wami dzisiaj omówić parę szczegółów, które mnie niepokoją i frapują, a są dosyć charakterystyczne właśnie dla naszych czasów, dla mediów społecznościowych. Stąd też tytuł mojej prezentacji, media społecznościowe, zagrożenie czy wyzwanie. Myślę, że niestety te obie rzeczy będą się ze sobą bardzo, bardzo przenikały w trakcie mojej prelekcji. Zacznijmy może od takiego żartu na rozluźnienie. Jak wyglądało onegdaj media społecznościowe, albo po niektórych, jak jeszcze wyglądały przed koniecznością wejścia w kwarantannę. No więc można powiedzieć, że te media społecznościowe towarzyszyły nam od zawsze, tylko po prostu były realizowane w innej formie. Mogliśmy sobie zadzwonić do kogoś, mogliśmy coś powycinać i poprzyczepiać i mogliśmy też porobić zdjęcia i wsadzić w ramkę. Oczywiście to jest żart, no bo jak sami wiemy, media społecznościowe realizowane są online'owo, natomiast przede wszystkim media społecznościowe żyją. I tu bym zaprosił Was na pewną szybką podróż. Ta podróż będzie polegała na tym, że zabierę Was na pewną stronę internetową, która pokazuje na żywo wyniki różnego typu aktywności waszej i mojej
a dokładnie rzecz biorąc właściwie wszystkich ludzi, którzy są do internetu podłączeni. Więc możemy na przykład sobie popatrzeć, że w trakcie jak ja do was mówię, jest wysyłanych dziesiątki tysięcy różnych tweetów, opublikowywane są notatki na blogach, wpisy, zadawane są pytania do Google'a i tak dalej, uploadowane filmy na YouTube'a. Jak widzimy, są to oszałamiające cyfry, liczby. I mówimy oczywiście o tym, co się dzieje tu i teraz. Te zegary by zupełnie inaczej wyglądały, jakbyśmy tutaj przyszli dwa dni albo tydzień wcześniej. Więc chcę wam tylko powiedzieć, że tych rzeczy dzieje się bardzo dużo. Miliardy informacji wysyłanych codziennie w różnych systemach przez różne osoby na całym świecie. Wszystko to daje nam bardzo jasny sygnał, że po prostu jesteśmy już chwilę przed tym, zanim nasza zupełna świadomość się zatka. Jeśli chodzi o kwestię tego, że te media społecznościowe stają się naszą zwykłą, normalną codziennością. Tutaj bardzo ważna informacja. Na pewno tak samo jak wy, tak samo jak bardzo duża ilość osób, która z mediami społecznościowymi nie żyje za pan brat, macie pewno parę pytań, znaczy właściwie na przykład z czego są zbudowane te media społecznościowe. I tu bym wam chciał na to pytanie bardzo szybko odpowiedzieć. One są zbudowane przede wszystkim z was i ze mnie. Znaczy my jesteśmy twórcami mediów społecznościowych. Na tym polega ten cały nieprawdopodobny model biznesowy. To znaczy my uploadujemy, my dodajemy zdjęcia, my je robimy i wrzucamy na Instagrama. My dodajemy notatki na Facebooka, my publikujemy jakieś nasze drogocenne myśli, przemyślenia na Twitterze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także to jest podstawa tego, czym i dlaczego w ogóle istnieją media społecznościowe. My w naszym przeświadczeniu o wyjątkowej jakości tych rzeczy dzielimy się tymi informacjami z całym światem. Potencjalnie nasz tweet, nasz wpis na Facebooku może dotrzeć do każdego. To jest piękne, oczywiście również bardzo straszne, o tym będę mówił później. Tu kolejna ciekawostka i żarcik. Wyobraźcie sobie, co by się stało, gdybyśmy byli zamknięci z telefonem marki Nokia, ale 18 lat temu. Trochę nie mielibyśmy możliwości ani wysyłania zbyt dużej ilości treści na media społecznościowe, bo ten telefon obsługiwał tylko SMS-y i to tylko w limicie 300 słów czy 300 znaków. Moglibyśmy wydzwonić dziennie 100 minut na rozmów, no i tam podłączyć się do internetu, ale to wiecie, to nie byłby taki internet, z jakim mamy do czynienia obecnie, więc dzięki Bogu przeżywamy wszyscy lockdown, siedzimy na kwarantannie z trochę innym sprzętem, być może tylko dzięki temu jeszcze nie zwariowaliśmy. Tu taki szybki rzut oka na to, co się dzieje w mediach społecznościowych w Polsce obecnie, właściwie w styczniu tego roku, to dane właściwie bardzo świeże. No więc jak widzicie, Polacy na tle całego świata całkiem nieźle sobie z tym radzą. Jesteśmy jednym z najbardziej zinternautyzowanych społeczeństw na świecie, wbrew pozorom. Po pierwsze, po drugie, korzystamy bardzo aktywnie z mediów społecznościowych, co jest dobrą i złą informacją. Natomiast chciałbym, żebyście po prostu ten fakt przyjęli, że to już nie jest tak, że z mediów społecznościowych korzystają młode osoby. Nie, korzystają wszyscy. Młodzi, starzy, kobiety, mężczyźni, dzieci, nastolatkowie. I wszyscy ci, którzy mają to przede wszystkim jakiś telefon, tudzież inne narzędzie w ręku, czyli właściwie każdy, kto skończył piąty rok życia. Co też trzeba bardzo jasno powiedzieć, media społecznościowe tworzone są przez określone firmy, to znaczy oczywiście jest ich bardzo dużo, ale prym na świecie, w tym nazwijmy to naszym zachodnim stylu, czy właściwie naszej cywilizacji, tworzą firmy amerykańskie. Mamy ten przywilej lub też tą możliwość czytania przede wszystkim w swoim narodowym języku mediów społecznościowych. No oczywiście też nie możemy, jeżeli ktoś zna język angielski, zagłębić się w elementy światowego internetu. Nie mamy dostępu z czysto przyczyn kulturowych i też właśnie głównie związanych z możliwością zdekodowania tych znaków do internetu chińskiego ani rosyjskiego. Także nasz internet to są media społecznościowe, wytworzone w kulturze zachodniej, tak naprawdę amerykańskiej. Więc patrząc na ten największy zasób mediów społecznościowych, no przede wszystkim właśnie wyróżniają się takie firmy jak Facebook, Apple, Netflix, który też jest trochę medium społecznościowym. Potroszę, ale uwierzcie mi, że to się będzie zmieniało. No i oczywiście Google. To są też takie podstawy mediów społecznościowych na chwilę obecną. Można oczywiście dodać tutaj Twittera, może dostać Instagrama, częścią jest Facebooka,
Można oczywiście zapytać się, a co z TikTokiem, który jest bardzo popularny i też jest obsługiwany przez już język angielski. Natomiast oczywiście są to takie dodatkowe elementy. Podstawą tworzą tą największą, najbardziej zwarty taki trzon tych mediów społecznościowych. Tworzą te wymienione przeze mnie firmy. To się oczywiście będzie zmieniało. Pewnie za chwilę dowiemy się, że ktoś przegonił Google'a w jakiejś konkurencji. Być może ktoś będzie sprzedawał więcej towarów niż Amazon. Być może też dowiemy się, że Facebook wcale już nie jest taki potężny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w całej swojej wielkości to te firmy tworzą rynek globalny. Te firmy produkują również telefony komórkowe w dużej ilości. Te firmy rozprzestrzeniają pewnego typu modę i one to kontrolują. I co, to jest też bardzo ważne, byśmy potem zrozumieli, dlaczego to jest również problem i dlaczego to jest również zagrożenie dla i demokracji, i też nas jako obywateli korzystających z tych mediów. Właśnie, dlaczego też jest takie popularne twierdzenie, bardzo prawdziwe, że dane to ropa XXI wieku? No, poza tym, że tak powiedział kiedyś sobie całkiem niedawno The Economist, no to jest oczywiście bardzo prawdziwe stwierdzenie. Dlaczego? Dlatego, że te największe platformy, o których wspomniałem, Facebook, Google, Microsoft, Amazon, Netflix, one żyją z tego, że przetwarzają nasze informacje, nasze dane, dane, którymi my dzielimy się lub też po prostu te serwisy od nas je otrzymują. I to jest dla większości z nas może takie mało odkrywcze, ale jak pomyślimy głębiej, to się nagle okaże, że na tym tak naprawdę polega cała filozofia tworzenia mediów społecznościowych. Bazuje się na tym, że ktoś udostępnia za darmo swoje informacje, wytwarza te informacje, wytwarza te dane, a ktoś inny je przetwarza, na tym zarabia. Bo Facebook, słuchajcie, nie każdy nam płaci za dostęp do swojego przepastnego uniwersum, ale Facebook nas jako użytkowników monetyzuje w ten sposób, że pakuje nas po odpowiednie kategorie związane z tym, co robimy, jak mówimy, do kogo mówimy, czym się interesujemy i sprzedaje nas jako towar, którym może ktoś być zainteresowany. Bo moją czy waszą osobę może ktoś kupić po to, żeby pokazać jej jakąś formę odkurzacza, wycieczki, samochodu, tampona, podpaski, wyjście do klubu i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jesteśmy skwantyfikowani pod kątem tego, co lubimy, czym się interesujemy, o czym najczęściej piszemy, stajemy się produktem reklamowym, daną, którą ktoś może chcieć zakupić, żeby sprzedać mu, czyli nas po prostu mówiąc brutalnie, zarobić. I to jest tak gdyby bardzo ważne, żebyśmy wszyscy zrozumieli, na czym polegają serwisy społecznościowe i co jest ich problemem. Problemem jest to, że one nie będą chciały być nigdy płatne, a z drugiej strony nie będą chciały tych danych przestać konsumować i na nich zarabiać. Bo na tym polega model biznesowy Facebooka. Facebook jest platformą, która w 90% żyje z reklam. I tak samo jak Google i tak samo jak parę jeszcze innych podmiotów. Nie jest prawdą, że te firmy mogą zacząć próbować produkować swoją, czy monetyzować swoją obecność w jakiś inny sposób. One mogą chcieć, ale przychody w tym wypadku spadłyby wielokrotnie i stałoby się dużym problemem dla akcjonariuszy, a te firmy są na giełdzie, czyli spadek wartości tych firm byłby bardzo potężnie zauważalny. Powiedziałem o kwestiach społecznościowych, o mediach społecznościowych, platformach. Porozmawiajmy trochę o sztucznej inteligencji i algorytmach. Oczywiście w bardzo wielkim skrócie, bo żeby o tym dobrze porozmawiać, to trzeba byłoby mieć tak zdrowo kilka dni czasu i na pewno nie 30 minut. W dużej ilości wypadków platformy społecznościowe żyjące z naszych danych są na chwilę obecną jednymi z pierwszych firm, które produkują lub też są na granicy wytworzenia bardzo dobrej jakości produktów właśnie związanych ze sztuczną inteligencją. Dlatego, że my swoimi danymi zasilamy organizmy uczące się, zasilamy algorytmy, które budują potem w sobie jakąś rzeczywistość. Żeby dać wam przykład, no żeby maszyna, komputer nauczyły się wiedzieć i widzieć, że na obrazku jest kotek, to one muszą najpierw otrzymać kilka milionów różnych zdjęć obrazków kota. I to naprawdę w złym świetle robionych, rysowane obrazki i tak dalej, i tak dalej. Wtedy taki komputer może z dużą dozą pewności powiedzieć, że na danym obrazku znajduje się na przykład kot, a nie pies. I patrząc potem po różnego typu profilach, może wyławiać takie zdjęcie. To oczywiście możemy przełożyć na wiele innych rzeczy. To mogą być samoloty, to może być moneta, cokolwiek innego. Ale wbrew pozorom to jest jedno z bardzo ważnych zagadnień, które za chwilę będziemy obserwowali wszędzie.
ponieważ te algorytmy oczywiście nie tylko skupiają się na tym, żeby rozwiązać problem, czy na obrazku jest kot, czy pies, ale one pomagają nam dokonać wyborów w sklepie internetowym, witaj Amazonie, pozwalają nam podpowiedzieć, co byśmy chcieli obejrzeć wieczorem na naszej platformie streamingowej, dzień dobry Netflixie, albo na przykład jakiego typu oprogramowanie potrzebujemy, żeby na przykład napisać fajną pracę magisterską, albo w ogóle co jest nam potrzebne do życia i co chcielibyśmy kupić, albo na przykład jaki nowy model telefonu chcielibyśmy otrzymać. Także to są dane, którymi te systemy są karmione, one rosną z dnia na dzień, bo jak wam pokazywałem, ilość tych informacji jest obłędnie szybko pakowana do tych mediów społecznościowych i do tych firm. Więc kończąc ten wątek, media społecznościowe zasilają w dużej mierze właśnie te największe podmioty tworzące sztuczną inteligencję i na podstawie naszych danych są tworzone algorytmy. Za chwilę wam powiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle, ale wróćmy na chwilę do pytania, jak dużo nas wiedzą twórcy różnych platform społecznościowych. I tu bym chciał odnieść się do pewnego przykładu wydarzenia, które miało miejsce. Akurat tu mówimy o sklepie internetowym Target. To jest sklep znany w między innymi Anglii. Sytuacja ma się następująco. Pewnego dnia do fizycznie istniejącego oddziału wpada zdyszany mężczyzna, starszy, mówi, że żąda rozmowy z kierownikiem. Pojawia się kierownik, pyta się, o co chodzi. Okazuje się, że mężczyzna mówi, że jego córka nastoletnia otrzymała pakiet powitalny, w którym były między innymi ciuszki i poradniki, jak być dobrą mamą, a ona zamawiała jakieś rzeczy w serwisie Target, w sklepie Target. Ona nie jest ani oczekującą mamą, a właściwie to kto w ogóle śmie insynuować, że ona w ogóle uprawia seks i w ogóle w jakikolwiek sposób ma coś wspólnego z rodzeniem dzieci. A więc pracownik jego sklepu nie bardzo wiedział, co odpowiedzieć, bo przeprosił oczywiście tego mężczyznę, obiecał poprawę i wysłanie tej informacji do centrali. I ku wielkiemu zdziwieniu i tego pracownika, i samego sklepu, i myślę też rodzica tej dziewczyny, okazało się, że dziewczyna faktycznie jest w ciąży. No a co się właściwie zadziało? Otóż algorytm sklepu Target na podstawie informacji danych zakupowych, historycznych, jak i te, które są dokonywane w trakcie przeglądania różnych towarów przez tą dziewczynę online, skojarzył, że taka osoba dokonuje takich wyborów tak samo jak osoby, które po prostu są w ciąży. I myśląc dalej, zaproponował jej zniżkę na korzystanie z pewnej puli produktów, które za chwilę będą jej potrzebne jako oczekującej matce. W związku z tym proszę sobie to rozwinąć dalej. Jeżeli na podstawie tylko danych zakupowych, naszych wyborów lub też preferencji, taki system może nam przypisać łatkę, że na przykład jesteśmy osobą w ciąży, albo jesteśmy na przykład osobą, która ma takie, a nie inne skłonności, albo jesteśmy bardziej podatni na tego typu produkty, albo na tego typu cenę, no to możemy, podłączając tego więcej informacji, wyciągać o wiele więcej daleko idących wniosków. Mówimy o jednym sklepie i tylko i wyłącznie przeglądaniu produktów online. Dalej, to jest pan, którego na bank nie kojarzycie. Będę bardzo zdziwiony, jeżeli ktokolwiek możecie wpisać pytania, czego znacie. Z chęcią wyłowię zwycięzcę po mojej prezentacji. Ten pan się nazywa Albert Laszlo Barabasi. To jest naukowiec, fizyk, matematyk pochodzenia węgierskiego. Ten pan dokonał pewnego eksperymentu. Kilka lat temu poprosił o zanonimizowane dane jednego z operatorów komórkowych w Europie. Otrzymał je. To było kilkadziesiąt tysięcy zanonimizowanych informacji i na podstawie tych danych dokonał pewnego typu abstrakcyjnego dowodu, to też wyprowadził ten dowód. On chciał dokonać predykcji. Chciał dowiedzieć się, czy jest w stanie opowiedzieć za pomocą danych i odpowiedzieć na pytanie, czy ludzie, których dane ma, gdzie ci ludzie będą następnego dnia. Czy już nie chodzi o jakieś abstrakcyjne zakupy online. Tylko on powiedział, postawił sobie za cel, że będzie w stanie przewidzieć, gdzie osoba, która wcześniej znajdowała się w takich kilku innych punktach, znajdzie się jutro. I pomyślcie, czy gdyby zadaję wam teraz taką zagadkę. Zgadnijcie, z jaką dokładnością ten pan na podstawie danych historycznych był w stanie przewidzieć przyszłe nasze zachowanie. Daję wam 3 sekundy na zastanowienie. Pomyślcie o tym, bo daję wam w tym momencie odpowiedź. Otóż to. Z dokładnością 93% na podstawie zanonimizowanych danych historycznych od operatora komórkowego, ten jeden naukowiec był w stanie powiedzieć, że ja na przykład jutro znajdę się pod kolumną Zygmunta lub też pojadę pociągiem do Wrocławia. Wydaje się to magią, wydaje się to niemożliwe, wydaje się to jakimś spiskiem i tak naprawdę głowy nam pękają, bo jak to jest możliwe? No ale z drugiej strony, szanowni państwo, to jest czysta statystyka i matematyka. No nikt z nas przecież nie podróżuje kompletnie
stochastycznie. Każdy z nas się porusza zazwyczaj w jakichś utartych schematach. Czy to jesteśmy rodzicem, który prowadzi dzieci do przedszkola albo do szkoły, czy też dojeżdżamy pod Warszawę czy z danego miasta do swojego pracy i tak dalej, i tak dalej. Raz w roku wyjeżdżamy gdzieś na jakieś wakacje, ale znowu, no nie jedziemy dookoła świata, tylko zazwyczaj jedziemy w jakichś określonych kierunkach. Więc nie jesteśmy unikalnymi płatkami śniegu. Nie jest tak, że jesteśmy nieprzewidywalni i żadna maszyna nie może nas rozgryźć. Na podstawie tylko jednej danej, gdzie się znajdowaliśmy fizycznie, system jest w stanie przewidzieć nasze położenie następnego dnia z 93% dokładnością. Dołączmy sobie do tego wszystkie inne dane, które znajdują się w naszych historiach googlowań, wyszukiwań i polubień na Facebooku, z tego, gdzie się przemieszczamy i o tym wie Google, bo każdy z nas może sobie to sprawdzić, te dane są. Te dane powodują, że my tak naprawdę jesteśmy nadzy w świetle reflektorów ogromnych kompanii, ogromnych firm, które codziennie wyabstrahowują z tego, co my robimy, co oglądamy, co piszemy, czego szukamy, wiedzę na nasz temat i potem sprzedają ją, a przede wszystkim są w stanie w dużej mierze przewidywać nasze zachowanie. I to jest pytanie do was, czy czujecie się z tym okej, że już nie ma żadnego determinizmu, albo inaczej, ten determinizm jest bardzo powszechny, ale niestety nie jest zbudowany na rzeczach, które my wytwarzamy i dajemy do obróbki innym maszynom i przede wszystkim innym podmiotom. Ja nie do końca jestem z tym okej. Podam wam jeszcze jeden przykład. To, co widzicie na ekranie, to jest Pentagon, siedziba, bardzo poważna siedziba amerykańskiej administracji, a to, co widzicie na poziomie tych kropek, te kropki pojawiające się, to są punkty, w których przebywają ludzie. Skąd są to dane? Otóż uwaga, uwaga, te dane są publicznie dostępne. Te dane można sobie za pomocą różnych dziwnych firm, które istnieją całkowicie legalnie, można je kupić. Czyli jeżeli bylibyśmy przestępcami, terrorystami, to moglibyśmy na przykład próbować dowiedzieć się, o jakiej porze dnia jest najwięcej pracowników przebywa w Pentagonie. Skąd te dane są pobierane? Otóż między innymi z aplikacji fitnessowych, z danych, które powszechnie są dostępne w różnego typu serwisach. Trzeba oczywiście te dane kupić, oczywiście za nie zapłacić, ale to wszystko jest zgodne z literą prawa, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Więc błogosławmy Unię Europejską i RODO, bo inaczej bylibyśmy na jeszcze większym widelcu, niż nam się wydaje. Natomiast znowu, już nawet nie trzeba pana Alberta Lasso Barabasi, żeby przewidzieć, gdzie ktoś się znajdzie, bo możemy po prostu naprawić, że na żywca te dane informacje wyjąć, ponieważ my, użytkownicy komórek, różnego typu opasek fitbitowy, po prostu wysyłamy gigabajty informacji codziennie o tym, gdzie się znajdujemy, co robimy i tak dalej. Także to jest kolejny przykład na to, a ile wiedzą o nas różnego typu podmioty. Jedźmy dalej, jeżeli chodzi o media społecznościowe, a właściwie informacje o nas. To jest pan, który dokonał pewnego typu eksperymentu. Położył sobie 99 telefonów z Androidem, powłączał je, zalogował je i położył sobie na tej taczce i łaził po ulicy. I co się okazało, że system Google uznał go, a dokładnie Google Maps, uznał go za samochód, a dokładnie za kilka samochodów tworzących korek. Dzięki temu pan spowolnił na mapie, pokazały się informacje o tym, że tam znajdują się korki, jest zagrożenie ruchu i nie należy tam wjeżdżać. Znowu, to jest oczywiście pewnego typu forma performance'u i robienie sobie beki z systemu. Ale pomyślcie, że na chwilę obecną jesteście w stanie na przykład wpływać na ruch w waszym mieście poprzez fałszowanie danych o tym, jak poruszają się, jak jest natężenie ruchu. Czy można z tym sparaliżować duże miasto? Można. Czy można sparaliżować na przykład dużą część świata albo przynajmniej Europy? Oczywiście, że można. Ten pan to udowodnił za pomocą taczki, no i kilku telefonów, ale na pewno nie są to najnowszej generacji smartfony. Przejdźmy na chwilę do influencerów i fake newsów. Bardzo ciekawe tematy. Influencerzy, jak wiemy, mają ogromną siłę rażenia, są to bardzo, bardzo popularne osoby. Niestety w większości wypadków one bazują na naszej ciekawości, mówiąc brutalnie, nie bójmy się użyć tego słowa, też naszej niesamowicie bardzo złej ciekawości. I są to osoby, które żyją tym, że robią rzeczy, które są potem publikowane właśnie w różnych kanałach społecznościowych. Chciałbym wam pokazać coś, co jest totalnie na czasie. Mówimy teraz o koronawirusie, mówimy teraz o Hot 16 Challenge. Nie wiem, czy słyszeliście. Zaczęło się od tego, że jeden piosenkarz, raper wyznaczył kolejnych. Każdy z nich nagrywa piosenkę, która musi mieć odpowiednią budowę pod kątem ilości zwrotek. Nominuje kolejne osoby. I tu mamy przykład niejakiego Kalego,
który został, którego teledysk pojawił się i wideo pojawiło się w serwisie YouTube. Przy okazji Hot 16 Challenge zdominował karty na czasie. To jest takie miejsce, którego każdy zagląda, żeby szukać jakichś fajnych materiałów wideo. Tylko jaki jest problem z Kalim? Kali śpiewa, że za przeproszeniem, przepraszam za wulgaryzm, jebie tą fałszywą pandemię, a właściwie wszystko to jest spisek. I wideo Kalego, które jest tej bardzo nobliwej, nominacji, gdyby samej idei opublikowane. Przypomnę, że również w Hot 16 Challenge brał udział Rzecznik Praw Obywatela, pan Bodnar, nasz prezydent Andrzej Duda i parę jeszcze innych osób. I to jest osoba, która dzięki jednemu swojemu nieprzemyślanemu działaniu, prawdopodobnie głęboko wierzącemu w tym, co śpiewa, nagle okazuje się, że ten teledysk trafia do ponad 2,5 miliona osób, wtedy przynajmniej było chwilę 2,1 przepraszam, miliona wyświetleń na YouTubie. No i co ma teraz to wspólnego z jakimś szerzeniem pozytywnych przekazów, bo chodzi o to, żeby podczas tej akcji ludzie wpłacali pieniądze na medyków i służby zdrowia. Więc mamy przykład na to, że będąc influencerem, posiadając ogromną moc rażenia i wpływ na ludzi, możemy przekazywać złe, szkodliwe, bzdurne i kompletnie banalne i głupie informacje, które są szkodliwe. Takich przykładów można by wymieniać dziesiątki, setki, jak nie tysiąca. I to jest wszystko znowu problem taki, że mając bazę media społecznościowego, możemy też go wykorzystywać w bardzo złych celach i czasami nawet szkodzić innym ludziom. To są niestety influencerzy, z którymi żyjemy, musimy żyć na co dzień. Fake newsy, mamy do czynienia z tym na co dzień, mamy przynajmniej zawsze dwie strony konfliktu. Jedna mówi, że tak jest, druga mówi, że tak nie jest. Jedna drugiej zarzuca fake newsy i tak dalej. Budowanie, granie tymi fake newsami, granie tym, że możemy je wytwarzać, będąc innym obcym państwem, będąc inną opcją polityczną, jest niesamowicie szkodliwe, dlatego że obecnie już nie trzeba mieć zaplecza postaci wielkiej wytwórni gazet lub też bycie jakimś ogromnym wydawnictwem. Możemy stworzyć sami naszego bloga, postawimy go za darmo w 5 sekund i możemy szerzyć fake newsy. A jeżeli jest dużo takich fake newsów, zaczynamy uznawać je za prawdę. Stąd też mówi się o tym, że powinno się w dużej mierze zacząć nakładać kaganiec cenzury na media społecznościowe, ponieważ nie możemy już bezwarunkowo i tak naprawdę zupełnie kierując się dziwnymi wyznacznikami, że w demokracji każdy głos jest ważny, nie możemy pozwalać, żeby takie osoby na przykład jak Kali na serwisie społecznościowym typu YouTube wygłaszał swoje bardzo niemądre poglądy, które są szkodzące. To można pokazać, że ich wpływ jest taki, że ktoś może finałowo umrzeć. Tylko właśnie pytanie, kto ma to robić? Sama platforma, ustawodawstwo danego kraju, a jak ma to być w Unii Europejskiej, jak ma być to w Stanach, a jak ma być w Chinach. Także problemy z fake newsami są przeogromne. Wy jako osoby, które współtworzą NGOsy i czy też zajmujące się różnego typu rzeczami wokół tego, pamiętajcie też, musicie pamiętać o tym, że fake newsy mogą was dotyczyć. Ktoś może wypublikować fałszywą informację, jeżeli chodzi o was, lub też po prostu będziecie musieli zmierzyć się z całkowicie dziwną informacją dotyczącą jakiegoś problemu, którym się zajmujecie. Na koniec chciałbym wam szybko powiedzieć o tym, jaki wpływ na nas mają social media. Przede wszystkim udajemy. W social mediach budujemy swój wizerunek, ale nie do końca, doskonale o tym wiecie, nie do końca musi być prawdziwy. Wkładamy maskę, staramy się wyglądać, staramy się mówić, staramy się w jakiś sposób być zupełnie inną osobą. Czy to jest dobre, czy to jest prawdziwe, czy to jest w jakiś sposób spójne i tak powinno być? Nie do końca tak mi się wydaje. Szczególnie, że dzięki temu tworzymy bańki informacyjne. Te algorytmy, to co my wypowiadamy na swój temat, to co publikujemy, zdjęcia Insta, czy selfie wrzucane na Insta, zdjęcia z podróży, to co jemy, wszystko to buduje jakiś wizerunek, który potem jest przez te algorytmy kultywowany. I być może wcale pod koniec dnia wcale nie jesteśmy postrzegani w taki sposób, jaki chcemy, żebyśmy byli postrzegani. Właśnie przez to, że jesteśmy poddawani jeszcze tej obróbce technologicznej. Ale to jest między innymi pierwszy wpływ. Znajdujemy się w swojej bańce informacyjnej. Ja otrzymuję inne informacje niż wy. Ja dostaję inne typy reklam, nie jest proponowana inna promocja niż wy. System inaczej nas widzi, system inaczej widzi naszą rangę i przyznaje nam wirtualne punkty. Aplikacje randkowe, aplikacje społecznościowe. Już obecnie, przynajmniej 2 lata temu, ponad 40% randek inicjowanych było za pomocą aplikacji randkowych. Czyli 40% osób zaczynało kontakt czy doprowadzało do kontaktu z drugą osobą w wyniku przeglądania Tindera, między innymi Tindera. Czy tam nie ma algorytmów? Oczywiście, że są i to w dużej mierze. Czy te algorytmy mogą doprowadzić do tego, że ja na przykład nigdy nie zobaczę, nie spotkam miłości mojego życia? Ależ oczywiście, dlatego że bezduszny algorytm na podstawie naszych danych, kupionych z wielu jeszcze innych źródeł,
decyduje o tym, kogo mi pokazać, kto jest dla mnie hot, z kim się mogę spotkać. Czy ja nie chciałbym mieć większego wpływu na to, kogo spotkam? Oczywiście, żebym chciał, ale w dobie wszechobecnych mediów społecznościowych i jej ogromnych władzy to przestaje być możliwe. To maszyna, to jakiś algorytm napisany przez informatyka w Dolinie Krzemowej być może zdecyduje o tym, czy ja spotkam moją przyszłą żonę, która urodzi moje dzieci. To jest niebywałe, ale to już jest fakt i to już jest nasza obecnie rzeczywistość. Sprawdzanie twarzy, rozpoznawanie tej twarzy połączone z informacjami z mediów społecznościowych mogą prowadzić do rasizmu, takiego nowego technologicznego rasizmu. Pewne osoby nie są wpuszczane do lokali, dlatego na przykład, że system uznaje, że mogą powodować zamieszanie, niepokój, mogą wprowadzić pewnego, w już gościach, którzy tam się znajdują, jakąś formę no, niechęci do przebywania w tym pomieszczeniu. Możemy też być śledzeni to, co wykonujemy w ciągu dnia. Kamery są instalowane bardzo powszechnie, nawet taki bardzo europejskich, demokratycznych państwach jak Polska. Tych kamer po prostu jest bardzo dużo. Jesteśmy chyba pod tym względem drugim albo trzecim państwem w Europie. W Chinach ma to przełożenie na budowanie systemu, który po prostu jest wszechobecny i z którego korzystają wszyscy. System jest budowany na podstawie naszych zachowań w sieciach społecznościowych. Możemy na przykład nie dostać możliwości zakupu biletu, ponieważ system uzna, że niedobrze jest, ażebyśmy przemieszczali się z miejsca na miejsce. To są rzeczy, które się wydarzyły już w zeszłym roku. To nie jest przyszłość, to nie jest science fiction. W związku z tym połączenie tych danych może dla nas być bardzo, ale to bardzo niefajne. Jedna z osób, która bardzo blisko funkcjonowała w Facebooku, Marka Zuckerberga, powiedziała wprost: media społecznościowe, szczególnie Facebook, budowane są na poczuciu wstrzykiwania, znaczy na generowaniu dopaminy, tego hormonu szczęścia. Czyli przeglądając Facebooka, Instagrama, różnego typu inne serwisy społecznościowe, one są tak budowane i tak mają działać, że my odczuwamy przyjemność. My fizycznie mamy odczuwać przyjemność, widząc lajka, widząc polubienie, fajny komentarz i tak dalej. No ale z drugiej strony, co to oznacza? To oznacza, że budujemy sobie małego ćpuna, który od małego, mając telefon i korzystając z mediów społecznościowych, ręka w górę, kto obecnie swojemu dziecku nie dał telefonu albo komputera w czasie pandemii. No byliśmy tego zmuszeni, nie mamy nad tym panowania. Zostaliśmy zmuszeni do pewnego typu wyborów za nas. Budujemy człowieka małego, dajemy mu do ręki narzędzie, które mówi mu, kształtuje go lepiej niż my, co ma lubić, ponieważ jest penalizowany przez swoich rówieśników. I zobaczcie. Każemy ludziom i mówimy wprost, dzieci nie powinny mieć kontakt z narkotykami, z dopalaczami. Dzieci nie mają mieć kontaktu z alkoholem i tak samo nie mają mieć kontaktu z nikotyną. A dajemy ludziom, dzieciom, olbrzymi pocisk, olbrzymi pistolet, którym mogą sobie wymachiwać. Kompletnie nie jesteśmy w stanie też im powiedzieć, jak mają z niego korzystać. My jako dorośli, my jako rodzice. Nie jest to w związku z tym dziwne, że w Polsce jesteśmy na drugim miejscu, czy Polska jest na drugim miejscu pod kątem samobójstw młodzieży w Europie. Proszę Państwa, to jest olbrzymi temat. I to nie jest coś, co wynikło wczoraj. To się dzieje od kilku lat. Będzie jeszcze gorzej, ponieważ coraz więcej osób zupełnie bezrefleksyjnie korzysta z mediów społecznościowych, które budowane są w taki, a inny sposób. Jesteś gruba, no to jesteś grubasem. Nie możesz pójść na plażę, bo przecież wszyscy się będą z ciebie śmiali. Jesteś osobą, która nie umie skoczyć tyle, co rówieśnicy, no to jesteś gorszy. Na naszej publicznym, czy też jakimś prywatnym forum, my cię po prostu tam omówimy, nie będziesz miała życia. Kiedyś dziecko wychodzące z klasy przynajmniej zostawiało tą klasę i tą społeczność na parę godzin. Obecnie z telefonem w ręku żyje non-stop pod kroplówką informacji, komentarzy, zdjęć, krytyki nastolatków. A jak wiemy, dzieci potrafią być potwornie, potwornie wredne. Więc w związku z tym media społecznościowe, szczególnie jeżeli chodzi o nasze dzieci, powodują obniżenie wartości, powodują, że dzieci mają ogromny poziom stresu, o wiele większy niż to było parę lat temu, 10 lat temu chociażby. Tworzą zupełnie nowy system wartości za pomocą głównie mechanizmów społecznościowych, lajków, gwiazdeczek, różnego typu takich wirtualnych głasków. Nie umieją żyć bez technologii. Tak samo większość tych rzeczy można było przypasować osobom dorosłym. No i przede wszystkim dzieciaki są przyzwyczajone do natychmiastowych gratyfikacji, co ma wpływ taki, że ciężko jest dzieciakowi powiedzieć coś, że buduj na przykład swoją reputację online przez kilka lat albo rób coś przez kilka lat, dlatego że dzieci nie rozumieją tego, że nie dostaną nagrody tu i teraz. Że one klikają na zdjęcie na Instagramie, wyślij i otrzymują błyskawicznie nagrodę w postaci komentarzy czy lajku. W związku z tym, dlaczego mają czekać kilka lat na przykład i uczyć się, dlaczego natychmiast nie otrzymają nagrody jakiegoś wspomagania? To jest ta fala problemów, o których chciałem wam powiedzieć. I teraz z takiej perspektywy tego, co wam powiedziałem, chciałem to podsumować. Przede wszystkim media społecznościowe, na nie trzeba patrzeć już niestety jak na miecz czy broń, która ma dwa ostrza, czy właściwie ma dwie strony.
Jedno możecie zrobić coś pozytywnego, a drugiego możecie zrobić bardzo złe rzeczy. I nie ma takiej opcji, żebyśmy nie mogli mówić o tych negatywnych, dlatego że ich jest coraz więcej. Jeżeli nie mówimy o nich, to wcale nie znaczy, że one znikają z naszego punktu widzenia. Więc chciałbym też, żebyście pamiętali o tym, że nie ma takiej opcji, że możemy o czymś zapomnieć, nie mówić. Nasze dziecko na pewno nie będzie miało problemów z Instagramem, TikTokiem, Snapem, czymkolwiek. Nie, słuchajcie, musimy jako dorośli o tym rozmawiać z nimi. Ale tak samo my jako osoby dorosłe musimy wiedzieć, że potencjalnie nasi klienci, osoby, z którymi my się kontaktujemy, mogą na podstawie mediów społecznościowych dokonywać na przykład naszej oceny, naszego biznesu, tego, co dzieje się wokół nas. Musimy to po prostu brać jako już właściwie pewną formę pewien pewnik. Musimy nauczyć się odróżniać fakty od mitów. Musimy nauczyć się budować mechanizmy i budować jakieś usługi, które są odporne na fake newsy. Fake newsy niszczą naszą demokrację, niszczą nas jako rodzinę, niszczą to, co do czego byliśmy przyzwyczajeni, niszczą reputację, niszczą autorytety. Nie ma tak naprawdę obecnie osoby, która nie posiada przynajmniej dwóch różnych oblicz. Już mówię o politykach, o różnego typu osobach, które funkcjonują w świetle publicznym. Zawsze możemy dorobić mu gębę, zawsze znajdziemy coś, co jest przez drugą stronę w jakiś sposób wyolbrzymiane. I dzięki temu, właściwie przez to, pozbywamy się tej pewności. Bo jeżeli każdy może zostać utytułany w bagnie, no to tak naprawdę nie ma kogoś, na którego możemy się powołać. Nie ma tych takich, wiecie, spiżowych pomników, do których możemy zawsze sięgnąć i powiedzieć, o, ale to jest na przykład osoba, postać, do której możemy odwoływać się, ponieważ on jest jakimś wzorcem. Te wzorce obecnie są bardzo szybko niszczone. No i to, co sobie wszyscy potrafimy wyobrazić, ponieważ to przeżyliśmy na własnej skórze, szczególnie przy COVID-zie, no to po prostu żyjemy online. Żyjemy wirtualnie, zdalnie. To jest pozytywne, że możemy nie pójść do pracy, jednocześnie pracować, ale z drugiej strony my jesteśmy nadal istotą społeczną. My pożądamy obecności, kontaktu, rozmowy, dotyku drugiej osoby i nie możemy sobie z tym poradzić, jeżeli jesteśmy zamknięci w czterech ścianach. Więc media społecznościowe są taką namiastką. One są wirtualną namiastką tego życia normalnego. Ale absolutnie nigdy nam tego życia zwykłego, normalnego nie zastąpią. Niestety bardzo nam to w dużej mierze pozwalają przeżyć dobrze, lepiej i pomagają nam. Natomiast też oczywiście jest tak, że media społecznościowe posiadają wiele zalet i rozwiązują wiele problemów. Niemniej jednak, jak powiedziałem, nie chciałbym wam o tym mówić, bo o tym sobie możecie poczytać w każdym PR-owym opracowaniu danej platformy. Ja chciałem raczej wam powiedzieć o tych ciemnych stronach, żebyście wiedzieli, jak mniej więcej zachowuje się większość ludzi, którzy nie rozumieją problemów platform społecznościowych, którzy bezrefleksyjnie wrzucają tam ogromną ilość informacji o sobie, którzy korzystają z nich jak takiego miejsca, którego można wejść, wziąć i nie ponosić konsekwencji. To nie jest prawda. Bycie na platformie społecznościowej, posiadanie tam konta już jest ogromnym dla nas zagrożeniem i może stanowić dla nas ogromny problem, jeśli nie będziemy przestrzegali tych normalnego, zwykłego kodeksu postępowania. Dlatego, że ta wiedza może się przeciwko nam szybko, informacje o nas mogą zostać, jak to mówią Amerykanie, weaponized, mogą zostać, możemy zrobić z nich użytek niewłaściwy, albo ktoś może nam zrobić fizycznie krzywdę. I to jest wszystko, o czym chciałem wam dzisiaj powiedzieć, zostawić was taką refleksją. Natomiast widzę, że są zadane pytania i postaram się na nie odpowiedzieć. Pierwsze pytanie jest od Tomasza. Jak to wygląda w przypadku słuchania przez Facebooka, co się mówi? Często zdarza się widzieć reklamy na temat produktów, o których mówiłem, ale nikt nie szuka ich w internecie, na żadnym urządzeniu. Tak, to jest często powracający wątek. Na 98% informacji, o których ja wiem, są następujące. Nie ma styku bezpośredniego Facebooka z informacjami, czy inaczej, Facebook was nie posłuchuje. Gdyby tak było, od wielu, wielu miesięcy mielibyśmy bardzo dużą ilość sporów prawnych z Facebookiem i słyszelibyśmy o wielu dużych sądach, znaczy sporach sądowych. Dlaczego tak się nie dzieje? Dlatego, że po prostu w dużej mierze jednak te końcówki Facebooka są monitorowane. Ale dlaczego może być tak, że ty, Tomku, słyszysz taką rozmowę? No dlatego, że pomimo tego, że ty się przez Facebooka nie kontaktujesz, na przykład mówiąc brutalnie, rozmawiasz z kimś o butach albo o wycieczce, ale to nie znaczy, że tego typu zapytań nie dokonujesz na przykład na Instagramie. Po wyjściu z takiego spotkania możesz wziąć swój telefon, szukać zdjęć na przykład butów albo
destynacji turystycznej, w której chciałbyś się udać. A Facebook, wiedząc o tym, ponieważ na przykład Instagram jest częścią Facebooka, albo może kupić twoje dane, albo możesz mu przesłać to w jakiejś innej formie, nagle się okazuje, że łącząc pewnego typu kropki, na przykład jesteś przed okresem urlopowym, masz na koncie trochę więcej pieniędzy, wiadomo, że kilka razy dokonywałeś wyszukiwań, nie wiem, nowego bagażnika na samochód i tak dalej, już całkiem niezłe algorytmy i całkiem nieźle wyposażone w informacje, mogą dokonać takiego podsumowania. Więc nie, Facebook nas nie podsłuchuje, ale tak, informacje o nas przechowywane w tych wielu ekosystemach możemy złączyć. Efektem tego jest to, że nam się wydaje, że ktoś nas podsłuchuje, nas śledzi, przez ktoś przewiduje i pokazuje nam wyniki wyszukiwań, rzeczy, o których w ogóle nie myśleliśmy, znaczy nie, tylko je wymówiliśmy, ale przecież nigdzie ich nie wpisywaliśmy. Także mam nadzieję, że odpowiedziała na twój problem. Katarzyna, czy rozwiązaniem na bezpieczeństwo jest unikanie internetu, likwidacja kont i życie poza siecią? Nie ma takiej opcji. Znaczy, nie wyobrażam sobie sytuacji, żebyśmy po pierwsze zrobili to stadnie, globalnie, a po drugie nie na tym powinno polegać rozwiązanie tego problemu. To nie my mamy się dostosować do mediów społecznościowych, tylko media społecznościowe powinny rozumieć to, że jeżeli nie życzymy sobie zamieszczenia, albo inaczej, nie chcemy naszego zdjęcia z imprezy, które zrobiliśmy po pijaku, całkowicie głupie umieściliśmy na swoim profilu, i chcemy, żeby to zdjęcie zostało skasowane. I nie chcemy, żeby ono było możliwe do replikowania. I nie chcemy, żeby było na zamkniętym forum dyskusyjnym, którego my nie mamy dostępu. To jest problem regulacji prawnej. I nie jest odpowiedzią na to, czy nie jest rozwiązaniem tego problemu, ucieczka z internetu. Dlatego, że to nie jest tak, że jak ktoś nas bije na ulicy, to my się chowamy w domu i mówimy, że nie będziemy wychodzili. Nie. Ja bym chciał, myślę, że to jest dosyć zdroworozsądkowe, żeby policja zajęła się taką osobą, która bije inne osoby na ulicy. I tak samo jest z mediów społecznościowym. Ja bym bardzo chciał, żeby Facebook nie kradł informacji o mnie, albo żebym ja mógł powiedzieć, co tutaj Facebook może pobrać sobie ode mnie, a czego nie. Dobrym przykładem jest między innymi regulacja RODO, przed którą Facebook uciekłby nomen omen. Także to myślę, że jest odpowiedź na twoje pytanie. Absolutnie nie. Nie jest to w żaden sposób możliwe, żebyśmy nie korzystali z internetu. Internet ma nam służyć i być dobry, a jeżeli tak się nie dzieje, to musimy pomyśleć na temat rozwiązania i zmiany tego problemu. Tylko ja mam pewność, że jaką mam pewność, że nawet wyłączone urządzenie mnie nie szpieguje? Pewnie masz na myśli telefon. Muszę cię upewnić, tak, twoje urządzenie wyłączone nawet, telefon komórkowy, loguje się do różnego typu innych serwisów. Jedyną opcją tak naprawdę jest rozłączenie baterii, posiadanie monitorowanego pomieszczenia, nie korzystanie z karty SIM. To jest jedyne, więc jeśli chcecie mieć pewność, że dokonując pewnej czynności, która może zostać uznana za niezgodną z prawem, najlepiej było, gdybyście nie mieli ze sobą telefonu, albo telefon zostaje w innej lokacji. Wtedy jest szansa, że nikt nie będzie w stanie zobaczyć, gdzie się przemieściliście fizycznie, albo tego odtworzyć na podstawie waszych danych. Inaczej wasz telefon zawsze praktycznie będzie waszym szpiegiem. Agnieszka, wiem, że każdy z kanałów ma swoją specyfikę. Co lubi na przykład YouTube, a co Facebook? Interesuje mnie specyfika tych topowych platform. Temat rzeka. Nie powiem ci, to jest kwestia budowy algorytmów, to jest kwestia ogromnej ilości zmiennych, metryk, które mi serwisy żyją. Kilka lat temu YouTube na przykład nie lubił długich materiałów. Jeżeli wrzucałaś coś, co miało godzinę czasu, to algorytmy YouTube'a spychały to na sam dół. Obecnie im więcej wrzucisz materiału, tym więcej Facebook jest w stanie go zaakceptować i nawet go w jakiś sposób YouTube jest w stanie go promować. Dlaczego? Dlatego, że YouTube'owi bardziej się opłaca monetyzowanie dłuższych kawałków, ponieważ może tam wrzucić większą liczbę reklam. I każdy z tych kanałów żyje ogromną ilością takich zmiennych, natomiast niestety to jest wiedza, którą trzeba albo na własnej skórze się dowiedzieć, czyli po prostu w jakiś sposób tego się nauczyć, albo trzeba prosić o pomoc różnego typu specjalistów. Natomiast jest to bardzo głęboki i bardzo duży temat, który naprawdę zgłębienie go zajmuje wiele czasu. Tomasz, nie wiem, czy ten sam, czy inny. Czy istnieją jakieś aplikacje prześwietlające osoby w internecie na potrzeby zatrudnienia? Wiadomo, że pracodawcy, firmy rekrutacyjne sprawdzają potencjalnych pracowników na social media. Jak to robić inaczej niż przeglądając ręcznie? Bardzo proszę. Są platformy typu Brand24 chociażby. Jest wiele platform, które podają wam, kto publikuje jakie informacje. Dlatego, że większość z tych informacji jest publikowana w trybie public. Czyli wykorzystujcie te serwisy, które są w stanie monitorować media społecznościowe. Jest ich bardzo dużo. W Polsce istnieje przynajmniej 10 takich narzędzi. I myślę, że dokładnie te narzędzia są wykorzystywane przez banki,
przez różnego typu firmy headhunterskie. No co takie firmy mogą chcieć wiedzieć? Czym się interesujecie? Gdzie byliście na wakacjach? Jakiego typu treści wy publikujecie? Jakiego typu zdjęcia zamieszczacie i tak dalej? Także to nie jest jakieś bardzo specyficzne rzeczy ani narzędzia, ale oczywiście, no umówmy się, te rzeczy, te narzędzia mają swoją jakąś specyfikę, jeżeli chodzi też o możliwość, o głębokość tego, co badają. To nie są narzędzia hakerskie i szpiegowskie. Mówimy o rzeczach, które są bardzo, bardzo powszechnie dostępne. Trzeba po prostu za nie zapłacić. Pstryko, fotografia, ciekawy nick. Media społecznościowe są obecne już od kilku lat. Czy po pierwszym zachwycie nie ma w tym momencie wycofania się lub dostosowania się do mediów społecznościowych? Powiedziałbym, że na pewno wycofania się nie ma. To znaczy oczywiście jest jakiś trend pod tytułem hej, to ja bym chciał tutaj bardzo głośno powiedzieć, że już z Facebooka nie będę korzystał, ale umówmy się, nie jest to trend masowy. Istnieje zjawisko przechodzenia między serwisami, czy też pewnego typu kategorii wiekowych. Tak jak na przykład z Instagrama będą korzystały pewnego typu osoby i z Facebooka, na przykład te same osoby w ogóle mogą nie być zainteresowane korzystaniem z TikToka, które jest narzędziem dla osób w wieku 8, 10, 12 lat. Medium Facebook jest raczej uznawane za medium dla osób starszych. Z LinkedIna na pewno nie będą korzystały nastolatki, bo tam nie mają żadnego interesu w tym. I tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że mówiąc o tych mediach społecznościowych, każdy z nich ma swoją charakterystykę. Natomiast trend, oczywiście, który zauważamy, jest taki, że coraz więcej dociera do nas brudów i rzeczy, które te serwisy wyrządzają złego. Więc naszą reakcją jest gniew, frustracja i chęć wycofania się. Ale patrząc na to, jak rośnie Facebook, jak rosną różne główne inne serwisy społecznościowe, mogę was zapewnić, że nie ma żadnego globalnego trendu, który dałby nam jakąś podpowiedź do tego, że wycofujemy się z mediów społecznościowych. To nie następuje. Istnieją przejścia między mediami, na przykład między tymi, którzy korzystają obecnie z TikToka, a za chwilę będą korzystali z LinkedIna i Facebooka. To tak, natomiast ludzie nie masowo nie kasują swoich kont. Manuel. Czy każdy system Android, iOS są tak samo inwigilowane przez media społecznościowe? Odpowiedziałbym inaczej. Jeżeli na takim serwisie, systemie operacyjnym jak Android, iOS istnieje możliwość podłączenia Facebooka, TikToka czy Instagrama, no to jest odpowiedź na twoje pytanie. To nie system operacyjny w cudzysłowie nas szpieguje, tylko ta aplikacja. Czy aplikacje mają blokowane różne funkcje między poszczególnymi platformami? Nie, dlatego że no to by właśnie działało bardzo źle na sam produkt marketingowy, na sam produkt do zmonetyzowania, czyli nas. Czyli nie jest tak, że iOS, który mówi o tym, Apple mówi o tym, że dbamy o waszą prywatność i będzie wyłączał Facebookowi na przykład możliwość oznaczania mnie na zdjęciach. To nie nastąpi. Takiej opcji nie ma, dlatego że część z nas by się przesiadała między platformami, czytaj, przechodziłaby między iOS-em, Apple'em na Android, dlatego że tam na tym Androidzie byłaby ta opcja. I też byłby tu duży problem dla samego właściciela takiej platformy, czyli dla producenta na przykład telefonu. Więc nie, takich różnic nie ma. I tak, Android i iOS, czyli Google i Apple mają ten sam problem, tak samo pozwalają monetyzować twórcom aplikacji, mediom społecznościowym, nas, czyli użytkowników. I ostatnie pytanie od Kamili. Oprócz kontroli czasu, które spędzamy w mediach społecznościowych, jak możemy jeszcze dbać o higienę cyfrową i ograniczać wpływ algorytmu na nasze decyzje? Co do tego drugiego, co myślisz o aplikacjach typu Tor Browser? Odniosę się do pierwszej części tego pytania. Jak możemy dbać o higienę cyfrową? Bądźmy świadomi tego, co publikujemy w mediach społecznościowych. Ja mam taką jedną podstawową zasadę. Nie publikuję niczego, czego nie powiedziałbym w twarz drugiej osobie, albo nie chciałbym, żeby o tym dowiedziała się moja bliska rodzina i moi rodzice. To pomyślcie sobie takimi kategoriami przed wrzuceniem waszego kolejnego zdjęcia czy komentarza na medium społecznościowe. Jeżeli się zgadzacie z tym, że wasi rodzice mogą być oburzeni, a wasza druga połówka może, delikatnie mówiąc, być na was wściekła, no to okej, to piszcie takie rzeczy. Natomiast zdrowy rozsądek podpowiada, że w mediach społecznościowych zachowujemy się tak samo, albo powinniśmy się tak samo zachowywać, jak w życiu codziennym. Nie pluję nikomu na głowę, nie omawiam go za plecami, nie robię sobie brzydkich dowcipów, nie publikuję treści kompromitujących moją koleżankę z pracy czy kolegę bez tery, kiedy ona o tym nie wie i tak dalej, i tak dalej. Także jest pewien kanon zachowań, który jest w miarę prosty. On naprawdę jest w miarę logiczny i dosyć powszechnie stosowany przez większość osób. Ci, którzy się niemu nie poddają, no cóż, no są te osoby, które w jakiś sposób są nienormatywne.
Drugie pytanie. Jak ograniczać wpływ algorytmu na nasze decyzje? Na pewno nie korzystając z Tora, dlatego że Tor służy do, Tor browser służy do zupełnie jak gdyby innych rzeczy. Ja rozumiem, co chcesz przez to powiedzieć. Natomiast nie jesteśmy w stanie na chwilę obecną odłączyć się od tych wszystkich systemów, które, z których korzystamy na co dzień. Jeżeli nie chcielibyśmy, aby Google wiedział o nas tak dużo, jak wie, to musielibyśmy fizycznie przestać korzystać z telefonu komórkowego jako narzędzie. Nie da się odizolować platformy searcha Google'owego od telefonu. Znaczy możemy oczywiście korzystać tylko z tableta albo z komputera stacjonarnego, ale nie możemy zawsze pamiętać o tym, że idąc po ulicy i chcąc znaleźć najbliższą pizzerię, to jeżeli byśmy nie odpalali mapy, nie szukali na tej mapie. No tego się nie da zrobić. A to jest podstawowa zaleta mobila. Jest nas z nami, możemy go zawsze wyciągnąć z kieszeni. Więc niestety, niestety musimy w moim przekonaniu po prostu wymuszać pewnego typu decyzje na twórcach tych platform. Hej, twórco platformy, nie udostępnij informacji o mnie, jeżeli ja biegam z opaską fitnessową, to nie wyrzucaj tych informacji do ludzi, którzy na przykład chcą kupić potem dane o mnie jako o potencjalnym nabywcy butów sportowych. Tak? Ja się na to nie zgadzam. I myślę, że jesteśmy na szczycie takiego przesilenia, gdzie my jako obywatele będziemy żądali od naszych państw kontroli nad takimi platformami. Dlatego, że pomyślcie o tym, że tych danych kompromitujących nas, żeby idąc dalej, jest o wiele więcej. Bo my już nie pamiętamy, co publikowaliśmy 5 lat temu na swoim Facebooku. Większość z nas dorasta, są młodymi osobami. To całkowicie jest naturalne, że my zmieniamy swój światopogląd, zmieniamy wiele decyzji w swoim życiu, zmieniamy punkt widzenia. A te informacje są już w dużej mierze opublikowane. One istnieją, ktoś je pobrał. Te systemy nauczyły się nas postrzegać właśnie przez perspektywę tego wpisu o tym, czy lubiliśmy hamburgera, czy nie, 5 lat temu. Więc nie jesteśmy w stanie panować nad wszystkimi elementami naszego cyfrowego życia, ale na pewno nie jest odpowiedzią na to ucieczka od nich, tylko raczej kontrola nas, obywateli, nas, ludzi, którzy globalnie mają o wiele większą moc sprawczą niż parę firm, które posiadają te topowe platformy społecznościowe. I myślę, że tak samo jak ogromna fala krytyki spadła już na wiele decyzji Facebooka, tak samo dojdziemy do po prostu sytuacji, w której kontrola takich platform, oczywiście to będzie próba przeciągania liny. Wiadomo, że Facebook będzie chciał być zawsze darmowy i korzystać z naszych danych, dlatego że na tym buduje swój biznes. No ale my jako osoby świadome, to jest może klucz do tego, osoby posiadające wiedzę, co się dzieje z tymi danymi, nie możemy na to pozwalać. Więc nie Tor browser, nie schodzenie do darknetu, wtedy kiedy chcemy sprawdzić jakiś film pornograficzny albo chcemy sprawdzić jakąś treść, która jest uważana publicznie za nieetyczną lub też w jakiś sposób będącą możliwym wstępem do przestępstwa. Nie, to jest nasze święte prawo. Dopóki ja nie wyjdę na ulicę, nie zadźgam kogoś nożem albo nie zrobię bardzo równie paskudnej rzeczy, no to dlaczego ktoś ma mnie penalizować? A na moment obecny algorytmy wiedzą, czego szukałem w internecie, gdzie się zalogowałem, jakie serwisy odwiedzałem. Te dane są możliwe do porównania z innymi danymi i za chwilę powstaje o wiele dziwniejsze, bardziej skomplikowane odbicie naszej jaźni tak naprawdę w tych systemach, niż my sobie z tego zdajemy sprawę. Ja sądzę, że wiedza taka o tym, jak nas postrzegają media społecznościowe, jak nas postrzegają różne platformy, jeżeli byśmy mogli dostać to na twarz, to byłoby nas druzgocące. Ale sobie nie zdajemy sprawy, jaki jest nasz prawdziwy obraz przez to, co robimy i jak gdyby jesteśmy odbierani. Słuchajcie, dziękuję bardzo, bo tutaj już widzę, że swoją część przeciągam, więc bardzo serdecznie wam dziękuję za poświęcony czas. Przed wami równie interesujący prelegent i rzeczy związane z wideo. Ja wam podziękuję. Pozostańcie w zdrowiu. Przetrzymamy ten problem. Jeszcze będzie dobrze. Trzymajcie się, myjcie ręce i polegajcie na zdrowym rozsądku. Pozdrawiam was serdecznie. Na razie. Artur, bardzo dziękujemy za to fantastyczne wystąpienie. Zapraszamy oczywiście na kuraciński.com. Tak wracając jeszcze do tej Nokii 3030, ja chyba osobiście nie chciałbym wrócić do tych czasów. Pamiętam ceny rozmów telefonicznych, brak internetu, aczkolwiek chyba w tych dziwnych czasach, które teraz mamy, zdecydowanie łatwiej by nam się było w tym wszystkim odnaleźć. Co ciekawe, przeczytałem dzisiaj, że szef Tesli powiedział, że za 5 lat nie będziemy ze sobą w ogóle rozmawiać. To jest też taki ciekawy scenariusz, aby akurat się nie sprawdził.
A teraz zapowiedziany przez Artura Oskar. Oskar, tutaj łączymy się akurat, jak dobrze kojarzę, z Krakowem. Oskar, który miał okazję w Kielcach na tym klubie pojawić się na żywo. W międzyczasie sprawdziłem, to był kwiecień 2 lata temu. Ten czas bardzo szybko płynie. Dzisiaj o tym, od czego zacząć swoją historię. Oskar, oddaję Ci głos. Super. Dzięki. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jeżeli byliście na całym wystąpieniu od Artura, no to doskonale wiecie, jak wyglądają w dzisiejszych czasach media społecznościowe. Ja w 100% z Arturem się oczywiście zgadzam. Sam również posiadam taką prezentację i nieraz ją wygłaszałem, czyli ciemna strona mediów społecznościowych, jak to wszystko sprawdzić, i ona jest bardzo podobna jakby do tego wydźwięku właśnie Artura, ale bardzo mi się podoba to nasze wspólne podejście, ta analogia do miecza, bo ja uważam, że media społecznościowe dokładnie mogą zrobić bardzo dużo złego, ale mogą również zrobić bardzo dużo dobrego, i właśnie na tym dobrym chciałbym się skupić, ponieważ media społecznościowe w dzisiejszych czasach zmierzają ku wideo i właśnie na tym temacie się dzisiaj skupimy, czyli jak skutecznie tworzyć wideo do mediów społecznościowych. I na sam początek chcę Wam powiedzieć, jak wygląda wideo w porównaniu do innych formatów. Czy wideo w ogóle jest rzeczywiście lepsze, ponieważ bardzo dużo się mówi o tym, żeby robić wideo, że wideo to jest przyszłość, ale czy ono na pewno jest lepsze, bo nie do końca to zawsze jest nam dobrze komunikowane, bo różnie z tym bywa. Dlatego przejdźmy sobie do tego, czy rzeczywiście jest lepsze. Na sam początek tutaj dla Was proste informacje. Tą prezentację, którą tutaj widzicie, zawsze na dole macie źródło. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania odnośnie tego, to oczywiście zadawajcie je w komentarzach. Jeżeli jakieś źródło chcielibyście, żeby Wam wysłać bezpośrednio, oczywiście podślemy później, a i udostępnimy prezentację, więc nie musicie się tego obawiać, że coś Wam przeskoczy. I to, co tutaj widzicie, to są wyniki badań. Te wyniki badań są oczywiście tutaj akurat w tym wypadku przez Google, że ponad 60%, no w tym wypadku 6 na 10 osób, woli internet od zwykłej, normalnej telewizji, czyli to, co oglądamy. I jak najbardziej to jest słuszne, ponieważ dzisiaj bardzo dużo osób, nie wiem, czy mieliście albo macie telewizję kablową, kablówkę taką popularną, czy też satelitarkę. Bardzo dużo osób zrezygnowało z tego na rzecz właśnie przykładowo Netflixa, czy też Showmaxa, który był u nas, czy HBO. To bardzo taki wyraźny trend, który w ostatnich latach, można powiedzieć, pokazał, że rzeczywiście to wideo w takim formacie rzeczywiście online'owym jest dość mocne. Kolejny temat to jakby to, jak właśnie treści wideo wpływają na nas i na sprzedaż produktów. Oczywiście formatów innych, tutaj mam akurat porównanie z blogpostem, że wideo konwertuje, no można powiedzieć, dużo lepiej, jak widać. Jeżeli porównalibyśmy to do grafik, jakichś gifów, muzyki, podcastów, wideo praktycznie zawsze wygrywa. My też musimy pamiętać o tym, że wideo jest też czasem mylone z transmisjami na żywo, bo transmisja na żywo to również jest trend, który jest bardzo silny, ale o tym powiem później. Dalej, tutaj mamy czas spędzony na stronach w porównaniu z wideo i bez wideo, czyli mamy stronę internetową, na której jest umieszczone wideo, czyli osadzone, embedowane, i na stronie, na której nie mamy tego wideo, więc znów oczywiście ten czas jest znacznie dłuższy. I na sam koniec, co nam to w ogóle mówi, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy sobie to tak podsumowali. Wideo naprawdę jest, można powiedzieć, nawet nie pieśnią przyszłości, tylko właśnie w tej sytuacji, w której my się teraz znaleźliśmy, jakby spowodowało, że my się bardzo szybko na nie zaczęliśmy przestawiać. To, co Artur mówił, że w tej nowej rzeczywistości musimy się bardzo szybko odnaleźć. I właśnie z tego powodu wideo jest tak niesamowicie ważnym i przełomowym krokiem dla nas ludzi, ponieważ jeszcze parę lat temu wideo było w sumie dla nas, dla takich zwykłych ludzi, nie mówię tutaj o wielkich markach, czymś niedostępnym. Dlaczego? Ponieważ nie mieliśmy sprzętu, którym mogliśmy nagrywać to wideo, i nie mieliśmy miejsca, gdzie możemy wrzucać to wideo. Dzisiaj mamy jedno i drugie. Z jednej strony mamy właśnie media społecznościowe, które umożliwiają nam udostępnianie wideo za darmo. My nie musimy za to płacić. Oczywiście płacimy, tak jak Artur mówił, ale
jeżeli w odpowiedni sposób będziemy korzystać z tych mediów społecznościowych, czyli właśnie będziemy publikować tam rzeczy, które nie chcielibyśmy, żeby zobaczyła nasza rodzina, dziewczyna czy ktokolwiek, tylko będziemy używać określony, no bezpieczny, zachowamy tą higienę, naprawdę można z nich korzystać całkiem w porządku. Druga sprawa to są właśnie jakby sprzęty, którymi możemy nagrywać. Ja jak zaczynałem nagrywać cokolwiek do internetu 13 lat temu, w momencie kiedy YouTube wszedł do Polski w 2007 roku, to nagrywałem telefonem, który nagrywał w jakości, tak bym powiedział, 1/16 tego, co teraz ma taki najzwyczajniejszy iPhone. Więc wyglądało to jak z ziemniaka. Ale to już były filmy, które dało się wrzucać na platformę i dało się je oglądać. Dzisiaj każdy z nas praktycznie ma smartfona, który może nagrywać filmy w dobrej rozdzielczości i to jest taka przełomowa chwila, która pozwala nam być właśnie tymi dziennikarzami na co dzień. No i jakie mamy trendy wideomarketingu, które można powiedzieć teraz dość mocno się uwypukliły z racji tej sytuacji, którą mamy teraz. Po pierwsze zróżnicowanie formatów produkcji i formatów wideo. Zauważcie, że jeżeli mówimy o samych mediach społecznościowych, mamy różne media społecznościowe, czy Facebooka, czy TikToka, czy Instagrama, czy cokolwiek. I każdy z tych mediów ma trochę inny format. Dlaczego? No tu mamy w kwadracie, tu mamy w pionie, tu mamy poziomo, różnie to bywa. Oczywiście my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, takiego kinowego, bym powiedział, ustawienia, czyli 16:9, czyli że idziemy do kina i jest to tak, jak mamy oczy, ale w mediach społecznościowych coraz częściej widzimy wideo pionowe we wszystkich instastorych, więc musimy też wiedzieć o tym, że wideo, można powiedzieć, zmienia swoją orientację, jeżeli chodzi o poziom do pionu. Dalej. Wzrost popularności treści efemerycznych i bardzo często w momencie, kiedy mówię treści efemeryczne, ludziom wybuchają głowy, już tłumaczę, o co chodzi. To są wszystkie treści, które my znamy z tego, że one po prostu znikają. To są treści takie jak Instagram Stories, to się wszystko zaczęło od Snapchata, który może jeszcze pamiętacie, który można powiedzieć został już trochę posprzątany, jeżeli chodzi o Facebooka, po prostu konkurencja go trochę zjadła. Ale chcę na krótce jakby powiedzieć, dlaczego te treści efemeryczne też są ważne z takiego punktu trochę przełomowego, jeżeli chodzi o samo wideo i wykorzystanie tego wideo. Pomyślcie sobie, że jakby ogólnie tworzenie wideo jest wbrew pozorom dość czasochłonne, jeżeli tego się nie potrafi robić. Mniej więcej średnia, jeżeli mówimy o marketerów, bo jakby takie badania znalazłem, średnia tworzenia jednego blogposta, czyli takiego wpisu na bloga, to jest mniej więcej 2-3 godziny, to najwięcej ludzi tworzy właśnie w takim czasie. Jeżeli chodzi o tworzenie treści wideo, ten czas wydłuża się nawet do 8 godzin, więc jak widzicie, oczywiście wideo ma znacznie lepszą konwersję, lepiej oddziałuje na ludzi, jest bardziej angażujący, ale jest też bardziej angażujące nas. Nas bardziej angażuje, jeżeli chodzi o czas. I efemeryki z tego powodu są o tyle fajne, że my je nagrywamy i wrzucamy praktycznie od razu i nie musimy się nimi martwić o jakieś postprodukcje i inne rzeczy. Dlatego one są takie popularne. Z jednej strony są szybkie, z drugiej strony są autentyczne, a z trzeciej jeszcze było coś takiego, że one znikają po 24 godzinach przy Snapchacie. Teraz one też niby znikają, no ale wiemy, jak to jest w tych mediach społecznościowych. Jak już raz coś wrzucimy, to niekoniecznie to znika, nawet jeśli my tego nie widzimy. Dalej. Transmisje na żywo stały się, można powiedzieć, teraz już normalnością. Kiedyś transmisje na żywo były zarezerwowane tylko dla największych. Jeżeli weźmiecie sobie pod uwagę, jak to wyglądało w Polsce, nie za dużo programów wbrew pozorom było jakby na żywo. Dlaczego? Ponieważ transmisje na żywo wymagają bardzo dużo sprzętu, odpowiedniego przygotowania, no i jeszcze odpowiednich odbiorników do tego wszystkiego. Dzisiaj bierzemy komórkę, klikamy Facebook Live i lecimy na żywo z każdego miejsca na świecie praktycznie, jeżeli mamy zasięg i baterię, możemy nadawać na żywo i stać się tak naprawdę jednoosobową telewizją. Więc właśnie z jednej strony to jest super zagrożenie, a z drugiej strony może działać cuda, bo jeżeli mamy, Artur o tym nie mówił, a tutaj warto o tym powiedzieć, że jeżeli dzieją się jakieś straszne rzeczy na świecie, nie wiem, pożar, jakiś terroryzm gdzieś, to właśnie media społecznościowe potrafią nam dać informacje z pierwszej ręki od razu praktycznie, tak zwane real time. Media takie tradycyjne nie są w stanie tak szybko tych treści przetwarzać. Jeżeli mamy jakiś zamach w konkretnym miejscu i mamy telefon przy sobie, od razu jesteśmy w stanie sprawdzić, gdzie przykładowo ci terroryści są.
to są rzeczy, które naprawdę tutaj bardzo dużo zmieniają. Dlatego transmisje na żywo też bardzo dużo rzeczy zmieniły, ponieważ dzisiaj no, każdy może tutaj nadawać. Świetnym przykładem, który mamy teraz, jest kandydat na prezydenta. Tutaj mamy Hołownię, który praktycznie codziennie robi live'y i nie potrzebuje do tego sztabu ludzi. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o trendy, już tak zmierzając do końca, jeżeli chodzi o te trendy, to malejący koszt produkcji, no z racji tego, że mamy po prostu telefony, nie musimy używać jakichś super skomplikowanych aparatów, możemy nagrać wszystko telefonem, nawet to zmontować na telefonie. Dobra. I teraz przejdźmy sobie do tego, czy wideo jest dla każdego i jak sprawdzić, czy w ogóle się do tego nadajecie, czy ja się nadaję. Bardzo często na szkoleniach, czy ogólnie z klientami, czy z osobami, które do mnie piszą, bo to nie muszą być tylko firmy, pytają się, jak zacząć, jak spróbować, czy ja się w ogóle do tego nadaję, co trzeba mieć, żeby w ogóle zacząć. I ja uważam, że wideo, można powiedzieć, że jest dla każdego. Jest dla każdego dlatego, że warto spróbować. Jeżeli my tego nie spróbujemy, na pewno nie jesteśmy w stanie powiedzieć, nie, ja się kompletnie nie nadaję do wideo, ja źle wyglądam, coś tam. No nie od razu tutaj da się to wszystko tak fajnie zrobić, nie od razu, żebym zbudowano. Warto po prostu spróbować. I jeżeli rzeczywiście nam to nie będzie pasować, no po prostu nie będziemy tego czuli, no to wtedy możemy odpuścić. Ale na pewno nie podchodziłbym do tego tak, nie, wideo nie jest dla mnie, ja w ogóle odpuszczam, ponieważ każdy z was kiedyś w ręku miał jakąś normalną kamerę, na pewno swoim smartfonem nagrywacie jakieś filmy, przykładowo z wakacji i wtedy nie macie tych oporów. Ten opór się bardziej pojawia w momencie, kiedy mamy coś opublikować w sieci i mamy wystawić się, można powiedzieć, na krytykę i się trochę odsłonić. I tutaj świetnym miejscem właśnie do tego, żeby spróbować i jakby takim, można powiedzieć, przedsionkiem do tego, żeby zacząć produkować filmy tak regularnie i rzeczywiście się otworzyć na ludzi i pokazać, i żeby coś zostało rzeczywiście w internecie, może nie na zawsze, ale żeby było przykładowo na YouTubie, są właśnie Instagram Stories i ja uważam, że to jest bardzo fajna forma. Dlaczego? Ponieważ no, znikają one po 24 godzinach. Jest na Instagramie takie przyzwolenie na to, że to nie musi być idealne. My tam nie musimy się super elokwentnie tutaj wysławiać i być super poprawni, hiper poprawni. Możemy popełniać błędy i możemy nabyć tej swobody. I od razu mamy też ten feedback, czyli ludzie nam napisują, to nam się podobało, to nam się nie podobało, więc bardzo fajnie się to sprawdza. Jeżeli nam się nie spodoba, nic nie szkodzi. Mamy odhaczone, że spróbowaliśmy. Może wideo nie jest dla nas. Są też inne bardzo fajne formaty, w których można się spełniać. Przykładowo podcasty, które również w Polsce zyskują bardzo dużą popularność z racji tego, że zostały wprowadzone na Spotify'a, które można powiedzieć zlikwidował w Polsce piractwo. No dobrze, to jeżeli już wiemy, jak te wideo wygląda w Polsce, na świecie, że są trendy, że to się sprawdza, że fajnie tworzyć te wideo i że chcemy spróbować, no to co zacząć? Jaką strategię musimy sobie przyjąć? Bo na samym początku każdemu, nawet najmniejszemu twórcy i nawet jeżeli chcecie tylko spróbować, polecam sobie spisać taką prostą strategię. Nawet nie musimy słowa strategia tu używać, taki plan. Co my chcemy w ogóle wrzucać? Bo oczywiście możemy próbować różnych rzeczy i macie do tego 100% wolność. Możecie to robić. Właśnie internet do tego jest, że mamy 100% wolność, ale z racji tego, że zrobimy sobie jakiś plan, mamy większe szanse na po prostu powodzenie, ponieważ nie będziemy cały czas skręcać w różne strony, a jednak weźmy pod uwagę, że później nasza publiczność może być trochę taka zdezorientowana, co my w ogóle chcemy robić. I tutaj są takie trzy proste kroki, które ja polecam sobie zrobić, żeby zrobić właśnie taki plan. Pierwszy to research, drugi to cel, trzeci to treść i formę. Research to nic innego jak sprawdzenie, co robią inni, jak wyglądają teraz trendy, co się dzieje za oceanem, bo bardzo często te rzeczy, które do nas przychodzą, przychodzą właśnie zza oceanu, czyli z Ameryki, albo teraz też z Chin, z Azji. Bardzo często jakby właśnie jest tak, że te rzeczy po 2-3 miesiącach są właśnie u nas. Teraz to troszkę przyspieszyło, więc można powiedzieć, że z tygodnia na tydzień się to pojawia u nas, ale jednak trzeba zawsze pamiętać o tym, że jakby jesteśmy w Polsce, jednak polski to nie jest język ogólnoświatowy, więc tak to jest. I kolejna sprawa, jeżeli chodzi o ludzi, fajnie sobie sprawdzić, jak to robią inni, ponieważ możemy się kim po prostu zainspirować. To nie jest nic innego, to nie jest coś takiego jak kradzież, to chodzi o po prostu sprawdzenie, jak robią to inni, jakie mają metody, jakiego sprzętu używają, jak wygląda, nie wiem,
całość tego materiału, czy korzystałem z jakiejś pomocy, fajnie to po prostu posprawdzać. Na pewno macie twórców, których oglądacie. No badania są takie, że mówią, że na pewno oglądacie YouTube'a. Artur też pokazywał statystyki, jak korzystacie z mediów społecznościowych jako Polacy. Ja też to mam, więc zaraz wam pokażę. Dalej, to jest C. I fajnie zawsze sobie określić to, jaki my mamy cel, czy robimy to dla siebie, dla zabawy, czy chcemy kogoś zainspirować, czy chcemy w jakiś sposób kogoś wyedukować. Ja przykładowo stworzyłem kanał na YouTubie tylko po to, żeby eksperymentować, żeby móc na szkoleniach pokazywać dużo rzeczy jakby na własnym przykładzie, robię dużo rzeczy źle, specjalnie, żeby to później poprawić, pokazać ludziom, jak to można zrobić inaczej. Traktowałem to na początku jako jeden eksperyment, później weszła rola edukacyjna i teraz jakby w tym kierunku idę, więc fajnie, żebyście sobie też to po prostu w jakiś sposób zarysowali, bo będzie po prostu łatwiej tworzyć te treści. Kolejna sprawa to znalezienie formatu i na pewno jeżeli troszkę w tym internecie siedzicie, a raczej siedzicie, no bo jesteście dzisiaj na live'ie i nas tutaj fajnie oglądacie, to wiecie, że mamy bardzo dużo różnych formatów treści. Czy to mamy jakieś Q&A, czy to mamy zwykłe po prostu pogadanki, że ktoś siedzi i mówi, czy mamy webinary, czy mamy jakieś pranki, no w cholerę tego jest. Każdy z was na pewno znajdzie format, w którym będzie czuł się dobrze. I tu nie trzeba być wcale jakimś wielkim wyjadaczem internetu, ponieważ już dzisiaj jest bardzo dużo kanałów specjalistycznych, takie, które są poświęcone przykładowo, nie wiem, pracy hydraulika, albo poświęcone pracy jakiegoś naprawiacza elektroniki. Tych kanałów jest niesamowicie dużo. Ja mam na YouTubie zasubskrybowanych bardzo dużo różnych dziwnych kanałów, które w życiu bym się nie spodziewał, że w ogóle będą na YouTubie, a po prostu ludzie prowadzą to świetnie, bo chcą się dzielić tą wiedzą. Z jednej strony chcą edukować, z drugiej strony stwierdzałem, że to jest fajna odskocznia, że mogą z kimś pogadać, więc po prostu fajnie znaleźć ten odpowiedni format. No i w taki sposób po prostu tą wiedzą się dzielić, czy tym, co chcemy się dzielić. Dalej. Co jeszcze mam tutaj na myśli, to jest fajny bardzo jeden slajd z prezentacji Kamila Bolka z LiveTube'a ze strategią treści. Mamy dwie możliwości tworzenia trochę treści w mediach społecznościowych. Z jednej strony to jest taka strategia farmera, a z drugiej strony to jest taka strategia myśliwego. Farmer to jest taka osoba, która tworzy treści powoli i czeka na, można powiedzieć, te plony. Myśliwy, wiadomo, idzie do lasu, strzela od razu zwierzynę, bierze, no i tyle. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o treści? To farmer to są takie treści, tak zwane evergreeny, czyli jeżeli tworzymy treść typu jak wymienić koło w samochodzie, to jest treść, która będzie żyła przez cały okres, czyli my ją wrzucamy i ona prawdopodobnie, póki samochody nie znikną z planety i będą miały koła, cały czas będzie żyła, cały czas ludzie będą tego wyszukiwać. Strategia myśliwego to jest bardziej taka strategia ad hoc, czyli reagujemy szybko, czyli w momencie, kiedy mamy przykładowo to, co Artur mówił, Hot 16 Challenge, to my wrzucamy film związany właśnie z Hot 16 Challenge. Za miesiąc nikt już tego nie będzie szukał, albo będzie piąta edycja, albo ktoś o tym zapomni i po prostu się to skończy. Tak samo z koronawirusem. Mamy nadzieję, że to się skończy jak najszybciej. Jeżeli się to skończy jak najszybciej i cały czas byśmy robili, no to jest właśnie strategia myśliwego. Ale jeśli chcecie poczytać na ten temat więcej, polecam sobie wejść po prostu, jak dostać się na szczyt YouTube'a. Właśnie na LiveTube'ie jest bardzo fajna prezentacja na ten temat. Dalej. Jakiego sprzętu potrzebujemy do realizacji, bo my tu lecimy bardzo szybko, żebyście byli w stanie to szybko zrealizować. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to tak jak mówiłem, zapraszam w komentarzu, po prostu pytajcie. Taki podstawowy sprzęt, jakiego wy potrzebujecie, to jest smartfon albo aparat, ale ja na początek raczej polecam smartfona, ponieważ nie musicie nic dokupywać. Jak już to macie, to akcesoria takie jak mikrofon i statyw, to jest taka podstawa, której wy potrzebujecie. Mikrofon możecie zastąpić zwykłymi słuchawkami, takie jak ja tutaj mam, po prostu one też mają wbudowany mikrofon. Druga sprawa to jest statyw. Tego na pewno potrzebujecie. Nie ma nic gorszego niż roztrzęsiony ekran z latającej ręki. My nie chcemy, żeby ten telefon cały czas tak latał, ponieważ widz wtedy dostanie oczopląsu i prawdopodobnie rozboli go głowa i wyłączy wasz film. Dalej to jest software. Dzisiaj mamy bardzo dużo darmowych oprogramowań takich i na komputer, i na komórkę, których możecie korzystać. Zaraz wam pokażę jeden, który po prostu możecie sobie wgrać, czy to na Androida, czy to na iPhone'a i bez problemu działa i jest
w 100% darmowe. I na sam koniec to blendy i lampy. Lamp nie musicie oczywiście kupować. Na początek może wam wystarczyć nawet biurkowa lampka, jeżeli będzie miała odpowiednią moc, ale polecam zawsze kupić sobie za te 30 zł blendę, bo to jest bardzo fajne, proste urządzenie, czyli taka szmata, która odbija, z jednej strony jest folią, z drugiej strony jest biała czy też czarna. One są najczęściej 5 w jednej i możecie po prostu tym modyfikować światło, no ale na ten temat też polecam wejść sobie na YouTube'a i po prostu troszkę pooglądać. Dobrze, jeżeli macie już swój smartfon, jak to po prostu można zacząć nagrywać? Ja sobie tu zerkam na ekran, ile mam czasu, troszkę przyspieszymy. Jeżeli chodzi o nagrywanie smartfonem, najprostsza rzecz, zawsze klikamy na środek naszego ekranu, żeby zablokować ekspozycję autofokus i wtedy nagrywanie jest znacznie lepsze, ponieważ nie zmienia nam się, można powiedzieć, ta światłosiła i nie jesteśmy, jesteśmy zawsze, czy nie jest tak, że po prostu wychodzimy z tej ostrości. Jeżeli chodzi o mikrofon, to zawsze musicie wyregulować poziom dźwięku, wyeliminować jakieś hałasy, jeżeli są dzieci, psy, inne rzeczy, odpowiednio go przymocować, no i synchronizować, jeżeli nagrywacie go z boku, nie nagrywacie na to samo urządzenie. Jeżeli chodzi o światło, to fajnie, żebyście wyeliminowali światło zastane. Ja przykładowo za sobą mam okno, ale mam je zasłonięte, więc nie wchodzi mi tu światło z dworu, które po prostu normalnie by mi zaburzyło temperaturę barwową. Temperatura barwowa żarówki to jest nic innego jak patrzycie na żarówkę, to czasem wydaje się, że jest biała, czasem żółta i nie możemy mieszać po prostu tych dwóch barw, ponieważ później nasza skóra wygląda po prostu źle. No i na sam koniec ustawienie kątu oświetlenia. Jeżeli ustawicie odpowiednio wysoko swoją lampę, nisko, z przodu, z boku, to będziecie troszkę inaczej wyglądać. Na ten temat też polecam sobie zobaczyć parę poradników. Znów odsyłam do YouTube'a, ponieważ jest tam tego bardzo dużo. No i ta aplikacja do montażu wideo, to polecam właśnie Quick od GoPro. To jest aplikacja darmowa, która praktycznie z automatu wam montuje te wszystkie wasze wideo i od razu możecie je publikować do mediów społecznościowych, czy gdziekolwiek chcecie, możecie wysłać do rodziny. Wszystkie filmy z wakacji, które macie, których nie zmontowaliście, uwierzcie mi, że wchodzicie tam, klikacie klikwy, jakie chcecie, wybieracie muzykę, delikatnie przecinacie, jeżeli coś się źle przycięło i macie gotowe, więc mam nadzieję, że wszystkie filmy z wakacji, z racji lockdowna, którego teraz mamy, obrobicie sobie dzisiaj wieczorem i będziecie mogli wysłać do swoich znajomych albo wrzucić właśnie w media społecznościowe. Na sam koniec, gdzie publikować w ogóle te wideo, ponieważ nie powiedzieliśmy sobie jakoś super jeszcze o specyfice mediów społecznościowych, czyli tych danych kanałach. No i w Polsce oczywiście największy dzisiaj jest YouTube, większy nawet od Facebooka, z racji tego, że nie musimy się tam logować. Później mamy Messengera, Instagrama, WhatsAppa, Twittera, Skype'a, Snapchata. Jest tego bardzo, bardzo dużo. Nas interesuje parę konkretnych. Już wam mówię. Oczywiście YouTube. To jest platforma, na którą możecie wrzucić praktycznie wszystko, ale jednak pamiętajcie, że tam wrzucamy raczej dłuższe treści. Facebook to są treści bardziej rozrywkowe i jednak krótsze. Instagram znów treści bardziej inspiracyjne z racji tego, że mamy inną grupę docelową. Snapchat bym już go bardziej podmienił z TikTokiem, ponieważ Snapchat schodzi w dół, bardzo dużo zyskuje TikTok i tutaj polecam wam po prostu zagłębić się w badania, sprawdzić, jak wygląda wasza grupa docelowa, czyli do kogo wy chcecie swoje wideo po prostu wysyłać i sprawdzić, gdzie ta grupa docelowa jest. Czy jest na YouTubie, czy jest na Instagramie, czy jest na TikToku. Czasem ludzie mają konta w różnych po prostu portalach i po prostu warto być w dwóch miejscach, może w jednym. Tutaj też bierzcie siły na zamiary, ponieważ nie jesteście w stanie produkować nie wiadomo ile wideo, bo tak jak powiedziałem wcześniej, produkowanie wideo zajmuje bardzo dużo czasu. Więc pamiętajcie o tym, żeby wejść sobie na dane medium społecznościowe, jeżeli sobie już się zdecydujecie i sprawdzić, jak te wideo po prostu mają tam wyglądać. To na podstawie researchu bez problemu sobie ogarniecie. No i parę rad na koniec, żebyście mogli zacząć już dzisiaj, dotyczących tworzenia treści wideo, to żebyście starali się robić treści krótkie, ponieważ są one znacznie bardziej angażujące. Dodawajcie napisy do swoich filmów, ponieważ dzisiaj bardzo dużo osób nie ogląda wideo z dźwiękiem, tylko bez dźwięku. I też pamiętajmy, że akurat w Polsce mamy prawie 1/3 osób, które mają problemy ze słuchem. To nie chodzi o to, że one tego słuchu nie mają, ale po prostu mają problem, dlatego warto te napisy po prostu dodawać. Starajcie się w ciągu tych pierwszych 30 sekund, a ja bym powiedział nawet 5-10 sekund,
zaangażować tych ludzi, żeby był tak zwany hack w tym wideo, żeby oni zostali z wami na dłużej, ponieważ ludzie bardzo szybko przewijają dalej albo wyłączają te wideo, więc pamiętajcie, żeby zawsze tych ludzi zainteresować na początku, a później przechodzić do meritum. Dalej, call to action, czyli jeżeli chcecie wywołać jakąś konkretną akcję, zakup, przekierowanie do jakiejś strony, zawsze umieśćcie te call to action, czy to w postaci jakiegoś przycisku, baneru, czy po prostu powiedzieć, tylko nie dawajcie tego na początku, bo to bardzo ludzi denerwuje i potrafi po prostu zezłościć. No i na sam koniec, co wam mogę powiedzieć, słuchajcie ludzi, ponieważ media społecznościowe oczywiście z jednej strony są bardzo dużym zagrożeniem, ale z drugiej strony pozwalają nam właśnie w czasach takiego lockdownu, jak teraz mamy takiej kwarantanny, po prostu przeżyć, żeby się ze sobą komunikować, więc korzystajcie z tego wideo właśnie w taki sposób, żeby rozmawiać z tymi ludźmi, do których tworzycie to wideo, bo to jest właśnie całe piękno tego wszystkiego. No i tyle ode mnie. Możemy sobie przejść teraz do pytań, ponieważ widzę, że jakieś się już tutaj pojawiły. I pstryko fotografia, pierwsze pytanie. Oskar, czy możesz porównać oglądalność filmów i wideo w mediach społecznościowych, takich jak na Facebooku? Tak jak powiedziałem na początku, jeżeli byśmy sobie zrobili taką prostą analizę, zaczęłabyś wrzucać czy zdjęcia, czy cytaty, czy jakieś treści i wrzuciłabyś wideo, zawsze wideo mają znacznie po prostu większe wyświetlenia, znacznie większe zasięgi, jeszcze lepsze są live'y, jeżeli o to chodzi, bo mamy bardzo duże zaangażowanie właśnie w tych mediach, więc jeżeli sprawdzisz to w każdym praktycznie medium społecznościowym, nie tylko na Facebooku, zawsze wideo po prostu wygrywa. Z racji tego, że jest najbardziej angażujące, po prostu ludzie znacznie lepiej reagują po prostu na wideo. Więc jeżeli tylko chcesz wejść w to wideo i się nie boisz, to wchodź, bo teraz mamy bardzo fajny okres do tego, ponieważ tak jak mówiłem, sprzęt jest tani, możliwości są praktycznie nieograniczone, po prostu można robić i wiedzy jest bardzo, bardzo dużo. Kolejne pytanie. Mogę prosić o link do kanału ze złym wideo. Nie wiem, o jakie złe wideo ci chodzi. Tutaj filmów dużych, dużo złych filmów mamy na YouTubie. To też w zależności od siedzenia w odpowiednim miejscu, jakby punktu widzenia możemy powiedzieć, że jedno wideo jest złe, drugie dobre. Bo czasem wideo może być technicznie źle nagrane, ale może dostarczyć wartość, a czasem bardzo dobre wideo może być bardzo słabe, ponieważ nie dowozi wartości, czyli ktoś ma piękny obrazek, piękny dźwięk, wszystko super wygląda, czołówka, dźwięki, czary mary, ale osoba po prostu plecie 3x3 i dla mnie to też jest wtedy złe wideo. Więc tutaj nie jestem w stanie jakby powiedzieć tak 1:1, jakie wideo jest złe, bo to zależy od tego, jak na po prostu patrzymy. Dalej, Dominika też pyta, czy znasz jakieś aplikacje, które dodają tekst do mówionego stories z automatu, tak żeby nie trzeba było tego wpisywać ręcznie? Tak, oczywiście jest taka aplikacja, ale kurczę, teraz zapomniałem, jak ona się nazywa. Jak sobie przypomnę, to wrócę do tego. Myślę, że jak w Google wpiszesz, żeby tam aplikację znaleźć, to na pewno ci wyskoczy. Jakbym zapomniał, to napisz do mnie na Instagramie, na pewno ci to wyślę, bo mam to zapisane w pokacie u siebie, ale po prostu sam z tego nie korzystam, dlatego zapomniałem. Jest to aplikacja na pewno płatna, o ile dobrze pamiętam, więc niestety nie ma tak dobrze, że ona sama z siebie robi, ale znam parę osób, które z tego po prostu korzystają. Tomasz, czy mam jakieś ciekawe sugestie dotyczące aplikacji do wideo? Tworzyłem na ten temat film ostatnio, no dla mnie najlepszym programem do montażu dzisiaj, jeżeli chodzi o komputer, to jest oczywiście DaVinci Resolve Lite, ponieważ jest za darmo, nie musimy wydawać na to żadnych pieniędzy, instalujemy, mamy za darmo, oczywiście jest trochę ograniczony, ale w zupełności do takiego tworzenia filmów amatorsko, nawet półprofesjonalnie czy na YouTube'a nam wystarczy, a jeżeli chodzi o aplikację na smartfona, to polecam na pewno jedną, która ostatnio bardzo mnie zdziwiła. Z jednej strony oczywiście to jest iMovie, które możemy przykładowo na iPhone'ie sobie wgrać, ale nazywa się ta aplikacja VLO, czyli VLLO. Jest to aplikacja, która jest niesamowicie rozbudowana, jeżeli chodzi o wszystkie jej możliwości. Naprawdę wygląda jak program do montażu, a nie jak zabawka i bardzo dużo rzeczy tam można zrobić. Na iPada też mamy bardzo dużo fajnych programów do montażu. LumaFusion, naprawdę cały czas mnie zadziwiają te aplikacje. Z miesiąca na miesiąc pojawia się tego coraz więcej. No ale tym standardem branżowym jest zawsze Adobe Premiere, Final Cut, no i inne te po prostu płatne najczęściej. No i to chyba tyle z mojej strony. Widzę, że pytania się... O, jeszcze jedno pytanie nam wskoczyło, więc już odpowiadam.
tylko coś tutaj wyskoczyło. Czy polecasz tworzenie scenariuszy, jeśli chcemy rozpocząć swoją przygodę z nagrywaniem? Tak, oczywiście. Bardzo się cieszę, że ktoś na ten temat napisał. Ja tu mam bardzo krótkie wystąpienie, dlatego dzisiaj musiałem to niestety wyrzucić. W tworzeniu wideo najważniejsza jest tak zwana preprodukcja, czyli właśnie tworzenie scenariusza czy też skryptu. Jeżeli my tego nie zrobimy wcześniej, najczęściej to wideo jest bardzo rozciągnięte i wydłuża się później proces postprodukcji. Dlatego polecam stworzenie sobie takich bullet pointów, czyli takie punkty, co chcemy sobie powiedzieć, tak jak wy dzisiaj widzieliście na ekranie na sam koniec, czyli te parę rad na koniec, wypunktowane rzeczy, jakie chcemy powiedzieć, przykładowo wstęp, tutaj coś, koniec. I tyle. I w tym momencie jest bardzo fajnie, bo nie odpływamy za bardzo. Ja jestem przeciwnikiem pisania wszystkiego 1:1, czyli pisania skryptów i czytania tego tak jakby z promptera, ponieważ bardzo dużo ludzi wychodzi wtedy bardzo sztucznie, szczególnie jeżeli nie mają praktyki. Oczywiście da się tego nauczyć, no ale trzeba po prostu troszkę poczytać, żeby nie wyglądać tak jak taki robot, który tylko chodzi mu głowa. Przyklejanie kartek nie jest najlepszą poradą, więc nie polecam, lepiej korzystać z tych bullet pointów. Widzę, że koniec pytań. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj, że byliście. Ja sobie oczywiście jeszcze komentarze przejrzę, które są pod live'em, więc jeżeli coś by się pojawiło, mielibyście pytania, to po prostu piszcie do mnie tam albo bezpośrednio. No i życzę wam miłego wieczoru i dziękuję, Karol, za zaproszenie jeszcze. Bardzo dziękuję również. Z tego, co widzę, to pytania już wyczerpaliśmy. U mnie już się instaluje, także będzie dzisiaj testowana. Oskar, dzięki wielkie za poświęcony czas oraz oczywiście twoją fantastyczną prezentację. Zapraszamy wszystkich słuchających na oskarrak.pl. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za poświęcony czas, za pytania, które zadawaliście, za wasze zaangażowanie. No i oczywiście polecamy się na przyszłość. Mam nadzieję, że tutaj na żywo w Kielcach w trakcie tych klubu. A jeśli nie na żywo, to polecamy się również online jako sektor 3.0. Przed nami kolejne tech kluby, kolejne webinary sektorowe. A nasze wydarzenie, tutaj przypomnę raz jeszcze, będzie dostępne właśnie tutaj na Facebooku po zakończeniu naszej transmisji oraz na sektorowym YouTubie. Także powiedzcie o nas znajomym, przekażcie ten link, to nagranie swoim znajomym. Niech oni również skorzystają. Tyle. Do zobaczenia.